ramach wydarzeń Starego Testamentu, czyli możemy mówić o określonych znakach i cudach, które się działy, o teofaniach. Teofania, czyli moment, w którym pojawiał się anioł pański, przychodził z jakimś słowem, poleceniem od Boga. Możemy także mówić o proroctwach i różnorakich innych cudownych wydarzeniach w historii. Czyli Bóg objawiający swoją naturę, swoje cechy, nie tyle poprzez naturę, co poprzez określone wydarzenia historyczne. A więc objawienie szczególne może być już interpretowane i wyjaśniane w kategoriach wydarzeń Starego Testamentu. Natomiast w związku z tym, że nasz czas jest dzisiaj ograniczony, mamy tylko godzinę i nie ma możliwości, aby właściwie ustosunkować się do wiarygodności na przykład całego Pisma Świętego albo jakichś wybranych wydarzeń, to chciałbym się skupić na takim szczytowym punkcie objawienia szczególnego, którym jest tak zwane wydarzenie Chrystusowe. Czyli wszystko to, co wydarzyło się w życiu i poprzez życie, śmierć, jak wierzymy, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale autor napisał tak. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. A więc mamy już objawienie szczególne. Bóg objawiający się w historii, wielokrotnie i wieloma sposobami. Natomiast autor przechodzi teraz do tej szczytowej fazy objawienia szczególnego. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały, odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. A więc jako chrześcijanie wierzymy, że Jezus Chrystus jest właściwie szczytowym objawieniem się Boga. Nie tylko szczytowym, ale i pełnym. To znaczy, że zawiera w sobie wszelkie możliwe prawdy o Bogu i to znaczy, że zawiera w sobie również wszystko to, co Chrystus wcześniej przepowiadał poprzez proroków. Inne fragmenty Nowego Testamentu pozwalają nam stwierdzić na przykład, że Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Greckie słowo, które jest użyte w tym kontekście, to jest słowo exegeomai, od którego wzięto, od którego swój początek ma przykładowo słowo egzegeza. A więc wyjaśnianie, opisywanie, omawianie. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, czyli Jezus Chrystus, który jest na łonie Ojca, opisał, omówił, wyjaśnił, przedstawił Go. A więc w tym sensie Jezus Chrystus jest samoobjawieniem się Boga. Tak wierzą chrześcijanie. Coś za szybko mi się przełącza niestety. I kolejny werset z listu do Kolosan, apostoł Paweł stwierdza, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. A więc kolejny klasyczny fragment Nowego Testamentu, który wskazuje na to, że Jezus Chrystus jest szczytowym objawieniem się Boga w historii świata. Nie wyłącznie poprzez naturę i stworzenie, ale poprzez konkretne wydarzenie historyczne. Wydarzenie Chrystusowe, tak określane w teologii chrześcijańskiej. Ono składa się z narodzin, z życia, z śmierci i ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jako chrześcijanie wierzymy, że całe to wydarzenie chrystusowe, cały zespół tych różnych wydarzeń i faktów, które miały miejsce, że one składają się na coś, co można nazwać wiernym i mistrzowskim autoportretem Boga. Jeżeli Jezus Chrystus jest obrazem Bożym, to należy stwierdzić, że jest swoistym autoportretem Boga. Bóg w Jezusie Chrystusie, nie tylko w Jego cechach, ale i przez liczne wydarzenia, które miały miejsce w obrębie Jego życia, śmierci i zmartwychwstania, przedstawia, unaocznia, wyjaśnia, opisuje samego siebie. Rozkłada się na scenie historii i mówi, zobaczcie, oto taki jestem, poddaję się obserwacji, poddaję się badaniu. W jaki sposób zatem możemy zapoznać się z tym wydarzeniem chrystusowym? Jakimi źródłami dysponujemy? Otóż dysponujemy Nowym Testamentem, który w całości zogniskowany jest na osobie i na dziele Jezusa Chrystusa. Mamy do czynienia z Ewangeliami, mamy do czynienia z dziejami apostolskimi, z listami i również z Apokalipsą. A więc cały Nowy Testament koncentruje się na tym, aby w wierny sposób zrelacjonować wydarzenie chrystusowe,
albo żeby to wydarzenie Chrystusowe należycie zinterpretować, wyjaśnić i przekazać dalej. Takie jest zadanie wszystkich tekstów Nowego Testamentu. Jeżeli spojrzymy na tożsamość Jezusa Chrystusa, to odkryjemy, że ona jest właściwie najpotężniejszą kontrowersją, jaka kiedykolwiek miała miejsce w historii świata. Odkryjemy, że Jego osoba budziła skrajnie różne odczucia u zwykłych ludzi, ale też u najbystrzych umysłów historii. Mówiono o nim, że to jest szlachetny i życzliwy człowiek. Bernard Russell stwierdził, że historycznie jest rzeczą bardzo wątpliwą, czy Chrystus w ogóle kiedyś żył. Albert Einstein: jestem Żydem, ale jestem zafascynowany jaśniejącą postacią Nazarejczyka. Nikt nie może czytać Ewangelii, nie czując prawdziwej obecności Jezusa. Napoleon Bonaparte: znam ludzi i mówię wam, że Jezus Chrystus nie jest tylko człowiekiem. Nie sposób porównywać go z jakąkolwiek inną osobą. Willard powiedział: najinteligentniejszy człowiek spośród wszystkich żyjących na kuli ziemskiej. Wells, słynny historyk: jestem historykiem, a nie wierzącym, ale muszę wyznać jako historyk, że ten ubogi kaznodzieja z Nazaretu bezsprzecznie znajduje się w centrum historii. Benito Mussolini: Jezus nigdy nie istniał. Jeśli zaś istniał, był człowiekiem małym i miernym. Richard Dawkins, jeden z największych etycznych myślicieli wszechczasów, mógł po prostu szczerze i uczciwie się mylić. Fiodor Dostojewski: wierzę, że nie ma głębszej osoby, bardziej przepełnionej miłością, życzliwszej i doskonalszej niż Jezus. Nie tylko nie ma nikogo takiego jak On, nigdy nikogo takiego nie będzie. Najwybitniejsze umysły, jakie kiedykolwiek pojawiły się na scenie wszechświata, i tak różnorodne opinie. Jezus istniał, Jezus nie istniał. Jezus był szlachetny, życzliwy, najgłębszy, najbardziej inteligentny. Mussolini twierdzi: Jezus był mały i mierny. Kim naprawdę był Jezus Chrystus? Osoba, która w zdecydowany sposób stawia samą siebie poprzez swoje nauczanie i swoją historię w absolutnym centrum historii. Osobiście jestem przekonany, że nie ma głębszego pytania niż to i musimy sobie spróbować na nie odpowiedzieć. Bo jeżeli rzeczywiście możemy założyć, że Jezus Chrystus istniał w takiej postaci, w jakiej zarysowują go Ewangelie, to należy sobie zdać sprawę, że atakowanie osoby Jezusa Chrystusa jest szaleńczą wręcz szarżą przeciwko absolutowi, przeciwko Stwórcy Wszechświata, o którym słyszeliśmy podczas pierwszego wykładu. Jeżeli prawdą jest to, co Jezus Chrystus mówił o sobie, to, co czynił i to, że zmartwychwstał, jeżeli Ewangelie i relacje ewangeliczne są wiarygodne, to należy przyjąć, że Jezus Chrystus uczynił wszystkim religiom, jakie kiedykolwiek istniały i będą istnieć, to, co elektryczność uczyniła lampom naftowym. Ogłosił ich koniec. Stanął na scenie, powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem, a jego roszczenia są nie tylko absolutne, ale i są w pełni uzasadnione. Jeżeli relacje ewangelistów są wierne i powinny zasługiwać na naszą uwagę i akceptację jako źródło rzeczywistych wydarzeń, to nie ma również bardziej istotnego pola konfrontacji w naszym wewnętrznym duchowym życiu. Bo to znaczy, że Chrystus przemawia osobiście również i do nas, że Jego życie winno mieć wpływ na naszą duchowość, na nasze przekonania, na nasze codzienne wybory. I jeżeli rzeczywiście to jest prawdą, to znaczy, że kryterium naszej relacji ze Stwórcą Wszechświata zogniskowane jest, znajduje się w osobie Jezusa Chrystusa. Nieprawdopodobne takie stwierdzenia, że ktoś taki żył, że ktoś taki czynił takie rzeczy i że ktoś taki umarł i po trzech dniach zmartwychwstał, wszystko to brzmi szalenie nieprawdopodobne. Gdyby jakiś sąsiad do nas przyszedł i powiedział, że zna taką osobę, inną niż Jezus Chrystus, to byśmy powiedzieli, że zwariował, że coś mu się wydaje, że to niemożliwe. Kiedy ludzki naturalny rozum zderza się z historiami mówiącymi o Jezusie Chrystusie, mówi: to jest nieprawdopodobne. To jest absolutnie nieprawdopodobne. Ale pytanie brzmi: czy to jest wiarygodne? Są rzeczy, które są nieprawdopodobne, ale jednocześnie są wiarygodne. Jeżeli ktoś wygrywa w Totka 10 milionów i przyjdzie do nas i nam to powie, to stwierdzimy, że to jest nieprawdopodobne.
Ale z drugiej strony ten ktoś będzie nam w stanie przedstawić za moment swoją wygraną, przelew na rachunek bankowy i będzie w stanie zaprosić nas na wycieczkę na rajską wyspę i będzie nas tam próbował obwozić wokół wyspy swoim nowym jachtem, to wtedy stwierdzimy, dowiodłeś tego. To wydawało się nieprawdopodobne, ale okazało się być wiarygodne. Takich historii, przykładów można podawać mnóstwo. Natomiast pytanie brzmi, czy Ewangelie bronią się w ramach procesowej oceny materiału dowodowego? Jeżeli spojrzymy na wszystkie relacje mieszczące się w obrębie wydarzenia Chrystusowego, czy rzetelny, nieuprzedzony historyk, nie kierujący się żadnymi ideologicznymi uprzedzeniami, rzeczywiście powinien uznać, że te dokumenty są rzetelne, są wiarygodne i nie mamy podstawy, aby je odrzucić. W jaki sposób zweryfikować zatem wiarygodność Ewangelii jako podstawy do naszego opisywania wydarzenia Chrystusowego? W jaki sposób zweryfikować wiarygodność Ewangelii jako starożytnych dokumentów? Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Otóż weryfikacja dokumentów starożytnych w celu zakwalifikowania ich do wiarygodnych lub niewiarygodnych oparta jest o trzy możliwe kryteria. Trzy możliwe testy, z których każdy musi zostać spełniony, aby można było uznać dany dokument starożytny za wiarygodny i za godny zaufania. Jeżeli któryś z tych testów by zawiódł, to musielibyśmy wtedy przyznać, że Ewangelie są niewiarygodne. Te przesłanki muszą zostać spełnione w sposób łączny. Pierwsza, test bibliograficzny. O co chodzi? Chodzi o to, czy rzeczywiście dysponujemy takim materiałem piśmienniczym, rękopisami, manuskryptami, że można stwierdzić, iż są one wiarygodne. Czy są to dokumenty, których autentyczność została dowiedziona, czy są to tylko fałszywki? Czy różnych rękopisów jest na tyle dużo, że można je z sobą porównać i powiedzieć, one się niczym nie różnią, ich treść jest zbieżna, a więc są autentyczne, czy też nie? Drugim testem jest test wewnętrznej spójności. To znaczy spoglądamy na te dokumenty i zastanawiamy się, czy one są wewnętrznie spójne. Czy wydarzenia, które są tam zaprezentowane, czy fakty i stwierdzenia, czy one, krótko mówiąc, trzymają się całości, czy one tworzą jakoś całość, czy też wewnętrznie są sprzeczne i od razu widać, że jest to szyte grubymi nićmi. I trzeci test, test zewnętrznych dowodów. To znaczy, czy spoglądamy na jakiś dokument starożytny i zastanawiamy się, czy w takim razie ta rzeczywistość, która jest tam przedstawiona, czy ona koresponduje z innymi dokumentami historycznymi. To znaczy, czy te wydarzenia, te fakty, te okoliczności geograficzne, kulturowe, jakiekolwiek inne, czy one korespondują z analogicznymi źródłami historycznymi, czy też stoją wobec nich w jawnej sprzeczności. Jeżeli te trzy testy zostaną zaliczone pozytywnie, to historycy mówią wtedy, mamy do czynienia z rzetelnym dokumentem, którego nie jesteśmy w stanie sfalsyfikować jako nieautentycznego lub zawierającego fałszywe tezy. Jeżeli ten test byłby niewystarczający, to należałoby stwierdzić, że testy co do wszelkich dokumentów starożytnych też są niewystarczające. Należałoby podważyć dzieła Platona, należałoby podważyć wiarygodność Iliady, należałoby podważyć każdy starożytny dokument, ponieważ wszystkie one są weryfikowane wyłącznie w oparciu o takie założenia. Więc rozpocznijmy teraz od testu pierwszego, test bibliograficzny. Sceptycy mówią tak, nie posiadamy oryginalnych tekstów Nowego Testamentu, a wielokrotnie przepisywane kopie pełne są modyfikacji, ubarwień i błędów. Końcowy produkt jest zatem niewiarygodny. Cóż jako chrześcijanie możemy odpowiedzieć na tak skonstruowany zarzut przeciwko chrześcijaństwu? Otóż zacznijmy od liczby manuskryptów Nowego Testamentu. Profesor Francis Peters powiedział tak, biorąc pod uwagę tylko manuskrypty, dzieła składające się na chrześcijański Nowy Testament były najczęściej kopiowanymi i najszerzej rozpowszechnianymi pismami starożytności. Żaden badacz starożytności tego dzisiaj nie kwestionuje. To jest aksjomat, to jest fakt powszechnie uznany za oczywisty. Żaden inny dokument historyczny nie był tak szeroko kolportowany i nie zachował się tak w nadzwyczajnie wysokiej liczbie manuskryptów i rękopisów, jak dzieła Nowego Testamentu.
Aby to zilustrować, spójrzmy na dostępne manuskrypty wyłącznie w języku greckim. Łącznie jest ich prawie 6000, 5686. Z kolei, jeżeli spojrzymy na manuskrypty w innych językach, to odkryjemy, że poza językiem greckim mamy manuskrypty w ponad 19 tysiącach. A więc łącznie te wszystkie manuskrypty, którymi dysponujemy, to liczba zawierająca się blisko w wartości 25 tysięcy. To znaczy, że mamy 25 tysięcy rękopisów zawierających określone treści Nowego Testamentu. Czyli nie jest tak, że ktoś tam gdzieś odnalazł 1, 2 czy 3 rękopisy i na podstawie tego chrześcijanie uważają, że one są wiarygodne. Zupełnie nie o to tutaj chodzi. Liczba ta zrobi tym większe wrażenie, jeżeli porównamy ją z drugim pod względem liczby zachowanych rękopisów dziełem starożytności. Liczba dostępnych manuskryptów Iliady to 643. Z kolei liczba dostępnych manuskryptów Nowego Testamentu, jak mówiliśmy wcześniej, to blisko 25 tysięcy. Iliada jest na drugim miejscu pod względem liczby istniejących zachowanych manuskryptów i nikt nie podważa jej wiarygodności. Więc biorąc pod uwagę te okoliczności, należy jeszcze zwrócić uwagę na odstępy czasowe, które również są istotne, które dzieliły dane dzieło, czyli moment jego faktycznego napisania i powstania, od najwcześniejszej znanej nam kopii. Ponieważ nie dysponujemy oryginałami dzieł Nowego Testamentu, tak samo jak nie dysponujemy oryginałami żadnego starożytnego dzieła. Do naszych czasów przetrwały wyłącznie kopie. A więc kwestią istotną jest, jaka przestrzeń czasowa dzieli kopię od oryginału. Z oczywistych względów, im ta przestrzeń czasowa jest mniejsza, tym dane dzieło jest bardziej wiarygodne. Jeżeli spojrzymy na przykład na dzieła Platona, mamy około 1300 lat od momentu ich oryginalnego powstania do pierwszych zachowanych rękopisów, którymi dysponują badacze. 1300 lat, 13 wieków, wojna galijska Cezara, która jest uznawana za jedno z najwspanialszych źródeł historycznych starożytności. 1000 lat, roczniki Tacyta, kolejne fundamentalne źródło, na które młodzież napotyka już właściwie w podstawówce. Właściwie bardzo istotna część wiedzy, którą posiadamy o starożytności, pochodzi właśnie stamtąd. Jaka przestrzeń czasowa od oryginału do kopii? Około 1000 lat. Iliada Homera około 400 lat. Inne dzieła, jak historia Herodota, około 1350 lat. Natomiast spoglądamy na Nowy Testament, to znajdziemy tam również i takie dzieła, które od oryginału do kopii dzieli zaledwie 50 lat, a dzieła, które uznajemy, kopie, które uznajemy za najpóźniejsze, dzieli 325 lat. To są ostrożne szacunki. To znaczy, że pod względem odstępu czasowego pomiędzy oryginałem a kopią nie ma drugiego tak wiarygodnego źródła historycznego i dokumentu starożytnego jak dzieła Nowego Testamentu. Są absolutnie nieporównywalne z żadnym innym dziełem historycznym. Już ten fakt stanowi kolejne potwierdzenie bibliograficznej wiarygodności dzieł Nowego Testamentu. Frederick Bruce, jeden z najsłynniejszych właściwie biblistów XX wieku, powiedział tak: nie istnieje na świecie zbiór literatury starożytnej cieszący się taką obfitością materiału tekstowego i takiej jakości, co Nowy Testament. Z kolei profesor John Montgomery, również bardzo słynny pisarz, prawnik, apologeta, stwierdził tak: sceptycyzm wobec otrzymanego w ten sposób tekstu ksiąg Nowego Testamentu zmusiłby nas do odrzucenia całej literatury starożytnej. Żaden bowiem inny dokument z okresu starożytności nie ma tak mocnego uzasadnienia bibliograficznego jak Nowy Testament. I jeszcze jeden cytat, który zasługuje niewątpliwie na uwagę.
Frederick Kenyon, brytyjski paleograf, biblista i historyk antyku. Czas, jaki upłynął od powstania dzieła Nowego Testamentu i stworzenia najstarszej zachowanej jego kopii, okazuje się tak krótki, że wręcz zasługuje na uwagę, W ten sposób usunięta zostaje podstawa do wszelkiej wątpliwości co do tego, że pismo dotrwało do naszych czasów w postaci zasadniczo takiej samej, w jakiej powstało. Zarówno autentyczność, jak i ogólną integralność ksiąg Nowego Testamentu uznać należy za potwierdzoną. Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, jestem przekonany, że nawet największy sceptyk musi przyznać, że historyczna weryfikacja za pomocą metody historycznej dokumentów starożytnych znanych jako Ewangelii i dzieła Nowego Testamentu daje wynik pozytywny. I nie ma żadnych przesłanek, które na ten moment pozwalałyby stwierdzić, że są to a. fałszywki, b. że były wielokrotnie modyfikowane, c. że nie zawierają zapisu autentycznych wydarzeń, bo to już jest określone przedzałożenie, którego należałoby dowieść. Test bibliograficzny należy zatem uznać za zaliczony. Pozostają nam w takim razie jeszcze dwa testy. Test wewnętrznej spójności. Test, który jest bardzo interesujący, bo kiedy czyta się Ewangelię, to może się wydawać, że rzeczywiście występuje w nich szereg różnorakich, co najmniej nieścisłości, rozbieżności i sprzeczności. Zatem pytanie brzmi, czy w Ewangeliach występują sprzeczności lub rozbieżności? Jeżeli byśmy stwierdzili, że one są wzajemnie niespójne, że prezentują inny obraz wydarzeń, że wzajemnie się z sobą ścierają i nie da się tych wersji uzgodnić, to musielibyśmy przyznać, że test wewnętrznej spójności jest oblany, jest wynik negatywny i Ewangelie nie zasługują na uwagę. Ewangelie są oczywiście zeznaniami ludzi, którzy uważają się za świadków naocznych wydarzeń, albo którzy też twierdzą, że mieli dostęp do bezpośrednich źródeł będących świadkami tamtych wydarzeń. I otóż musimy na wstępie zdać sobie sprawę z pewnego bardzo ważnego faktu. Otóż zeznania świadków, one muszą zmierzać do tego, żeby mówić to samo, ale nie mówić tak samo. Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Wydarza się przestępstwo. Jakiejś kobiecie ukradziono na dworcu torebkę. Przyjeżdża policja, później jest rozprawa w sądzie, wzywani są kolejni świadkowie i następuje pytanie do świadka. Proszę pana, jak był ubrany sprawca? No i człowiek, który zeznaje, który jest przesłuchiwany, odpowiada: był ubrany w bladoróżową kamizelkę z charakterystycznymi norweskimi ślaczkami. Okej. Okay. Kolejny świadek, pytanie: proszę pana, jak był ubrany ten człowiek, który wyrwał torebkę? On mówi: był ubrany w bladoróżową kamizelkę z charakterystycznymi norweskimi ślaczkami. Trzeci świadek, tym razem kobieta. Proszę pani, jak był ubrany ten człowiek, który wyrwał torebkę? On odpowiada: był ubrany w bladoróżową kamizelkę z charakterystycznymi norweskimi ślaczkami. Czwarty, piąty, szósty świadek. Wszyscy odpowiadają tym samym sformułowaniem, odpowiadają w taki sam sposób. Jaka jest pierwsza narzucająca się myśl? Oni to między sobą uzgodnili. Oni uzgodnili, że odpowiedzą właśnie w taki sposób. To nie są ich naturalne słowa, zostało to sztucznie ujednolicone. Te zeznania nie są wiarygodne. Wiarygodne byłyby takie zeznania, gdyby ktoś przyszedł i powiedział: bladoróżowa chyba kamizelka, były na niej jakieś znaki. Ktoś inny by przyszedł i powiedziałby: coś jasnego, może jakaś jasna bluza, może jakaś jasna kamizelka, coś jasnego, na pewno to nie było ciemne. Ktoś trzeci by przyszedł i powiedziałby coś w kolorze, nie wiem, czerwieni, różu, jakiś taki jasny, wyrazisty kolor. Wtedy byśmy mogli powiedzieć, oni nie mówią tak samo, bo to jest naturalne, ale mówią to samo. Świadectwa te dają się z sobą pogodzić, one są wewnętrznie spójne. I takie świadectwa przed sądem są najbardziej wiarygodne. Zapewniam was, że kiedy w danej sprawie zeznaje trzech świadków i mówią dokładnie to samo i tak samo, to jest to oczywisty znak dla sądu, że te świadectwa zostały wcześniej przygotowane i sztucznie ujednolicone w tym celu, aby uniknąć zeznania tego, jak było naprawdę.
Więc to jest pierwsza bardzo ważna okoliczność. Świadkowie, którzy zeznają w Ewangeliach na temat wydarzenia Chrystusowego, nie muszą mówić tego samego i w taki sam sposób. Gdyby to robili, to musielibyśmy mieć poważne wątpliwości co do ich wiarygodności. Simon Greenleaf, prawnik, autor bardzo głośnego traktatu o prawie dowodowym, który do dzisiaj jest często używany na różnych szkołach prawniczych w Stanach Zjednoczonych, powiedział tak. Istnieje wystarczająco wiele rozbieżności, by pokazać, że nie nastąpiło wcześniejsze uzgodnienie treści między nimi, a równocześnie zasadnicza zgodność w takim stopniu, że pokazuje, iż wszyscy są niezależnymi narratorami tego samego wielkiego wydarzenia. Człowiek, który niewątpliwie musi być uznany za autorytet w zakresie prawa dowodowego i w zakresie oceny wiarygodności zeznań świadków, przygląda Ewangelię i mówi, jest tam wystarczająco wiele rozbieżności, aby stwierdzić, że nie zostało to sztucznie ujednolicone, ale z drugiej strony jest ich wystarczająco mało, aby przesądzić, że oni rzeczywiście byli świadkami tych wydarzeń, o których piszą. Z kolei Hans Thier, niemiecki historyk literatury klasycznej, powiedział tak. Każdy historyk podchodzi szczególnie sceptycznie do sytuacji, w której jakieś niezwykłe wydarzenie jest przedstawione w relacjach całkowicie wolnych od wszelkich sprzeczności. Przykłady rzekomych sprzeczności w Nowym Testamencie. Takich sprzeczności można wykazywać bardzo wiele. Na przykład uzdrowienie sługi setnika. I często ateiści mówią tak, w Ewangelii Mateusza jest napisane, że setnik przyszedł sam. Natomiast w Ewangelii Łukasza, że przysłał starszych. A więc mamy niezgodność, mamy sprzeczność w Ewangeliach, a tym samym nie zasługują one na uwagę. Jeżeli nie możemy zaufać w takim podstawowym obszarze, to jak możemy ufać tym relacjom w obszarze znacznie poważniejszym, jak na przykład zmartwychwstanie Chrystusa? Sprzeczność. Niezgodność. Pytanie brzmi, czy to rzeczywiście sprzeczność, czy to określona niezgodność? Czy może istnieć możliwość połączenia tych dwóch sformułowań i wykazania, że są one spójne? W moim najgłębszym przekonaniu oczywiście, że tak. Wyobraźmy sobie prostą sytuację. Prezydent wydaje oświadczenie na temat zmiany rzecznika, na temat zmiany dyrektora swojej kancelarii. Prezydent. I jedna gazeta pisze tak. Prezydent wydał oświadczenie, że zmienił się dyrektor jego kancelarii. A druga gazeta pisze tak. Rzecznik prezydenta wydał oświadczenie, że zmienił się dyrektor kancelarii prezydenckiej. Która z tych relacji jest prawdziwa? Obie są prawdziwe. Dlatego, że kiedy przemawia rzecznik prezydenta, to tak jakby przemawiał prezydent. Kiedy przemawia ktoś w imieniu prezydenta, ktoś, kto jest właśnie w tym celu stanowiony, aby go reprezentować, to nie ma żadnej przeszkody do tego, żeby określić to stanowisko mianem stanowiska prezydenckiego. W tamtych czasach w szczególności było to interpretowane w taki sposób, że jeżeli ktoś wysyłał posłańca, to ten posłaniec był tam wyłącznie w tym celu, aby przekazać wierną wolę i oświadczenie woli tego, który go posłał. I można było powiedzieć, że to ten, który go posłał, coś oświadczył, a nie ten, który został posłany. Biorąc pod uwagę ten kontekst, setnik przyszedł, oświadczył poprzez swoich starszych. I zarówno pierwsze sformułowanie, jak i drugie są całkowicie uprawnione, tym bardziej biorąc pod uwagę kulturę tamtych czasów. Druga sprzeczność, o której często się mówi, różnice w genealogiach. Otóż prawda jest taka, że genealogie były pisane w różny sposób. Czasami były pisane na przykład w linii Józefa, czasami w linii Marii. Genealogie miały różne cele. One zmierzały do wykazania innych rzeczy, ponieważ były pisane do innych odbiorców. Więc te genealogie tak naprawdę nie mogą być w żaden sposób konfrontowane z sobą, ponieważ one nie były pisane w tym samym celu i w ten sam sposób. Mamy jednak mało czasu, także tego wątku już nie będę rozwijał. Kolejne pytanie brzmi tak. Czy świadkowie tych wydarzeń pomijali niewygodne fakty lub dokonywali ich arbitralnej selekcji? Czy możemy powiedzieć, że ewangeliści napisali tylko to, co chcieli rzeczywiście napisać?
Niektóre fakty ukryli, inne uwypuklili, czy krótko mówiąc, czy manipulowali tym przekazem i narracją o wydarzeniu Chrystusowym. Sceptycy często mogą tak twierdzić, że przecież ewangeliści, oni mieli w tym interes, żeby jedne fakty przedstawić, inne pomijać, więc dlaczego mielibyśmy im ufać? Test wewnętrznej spójności musi również uwzględnić i tę okoliczność. Spójrzmy. Przykładowo, ewangeliści piszą na temat chrztu Jezusa. Gdyby zmierzali do tego, aby manipulować przekazem, to na pewno by o tym nie pisali. Dlatego, że chrzest Jezusa jest problemem teologicznym. Chrzest Jezusa rodzi wrażenie, że Jezus potrzebował się z czegoś oczyścić, że potrzebował się upamiętać. Przyjął chrzest od Jana, który udzielał chrztu upamiętania. Więc jeżeli ewangeliści zmierzaliby do ujednolicenia przekazu, do arbitralnego wyboru tylko tych faktów, które później były zgodne, korespondowały z ich późniejszą teologią kościelną, to takie wydarzenie zostałoby przez nich pominięte. Zostałoby pominięte sformułowanie, że Syn Człowieczy nie zna dnia ani godziny. Takie sformułowanie zostałoby pominięte, ponieważ ono naruszało w pewien sposób narrację o boskiej osobowości Jezusa Chrystusa. Bo przecież widać ewidentną na pierwszy rzut oka sprzeczność pomiędzy tym, że jest wszechwiedzący, jest Bogiem, więc jest wszechwiedzący, a z drugiej strony mamy jasny zapis, który mówi o tym, że Chrystus czegoś nie zna i nie wie. Więc ewangeliści, gdyby sztucznie ujednolicali Ewangelię, to by tego nie napisali. Gdyby rzeczywiście sztucznie ujednolicano narracje ewangeliczne, to nie mielibyśmy tak niekorzystnych portretów uczniów. Jeżeli uczniowie sami dla siebie pisali Ewangelię, to powinni pominąć te wszystkie wstydliwe historie o swojej ucieczce w ogrodzie Getsemane, o zapieraniu się Jezusa, o ciągłej, systematycznej wręcz niewierze, wątpliwościach, podważaniu, o tym, że w momencie, kiedy Chrystus umarł, właściwie nie mieli już żadnej wiary i myśleli, że cała historia się zakończyła. Jeżeli oni ujednolicali i pomijali niewygodne fakty, to nie powinni o tym pisać. Jeżeli byli nierzetelni, to nie powinni o tym pisać, bo działało to na ich oczywistą niekorzyść. Jeżeli pomijali niewygodne fakty, to nie powinni pisać o tym, że Chrystus nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary, bo to mogłoby oznaczać, że nie jest wszechmocny, a zatem nie jest Bogiem. Jeżeli Ewangelie byłyby ujednolicane w sposób sztuczny, aby dopasować je do późniejszej teologii, tego zapisu by tam nie było. O tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec, to już mówiłem wcześniej. Gdyby były sztucznie ujednolicane i kreowane później, to kobiety z pewnością nie byłyby w Ewangeliach prezentowane jako pierwsi świadkowie zmartwychwstania. Dlatego, że świadectwo kobiet w tamtym czasie nie znaczyło nic, nie znaczyło zbyt wiele. Było mniej wartościowe niż świadectwo mężczyzny. Gdyby Ewangelie były kreowane później w celu stworzenia, napisania od nowa historii Chrystusa, to żaden myślący człowiek, a już na pewno nie tak dobrzy pisarze, jak na przykład Łukasz, na pewno nie popełniliby tak podstawowego, elementarnego, naiwnego błędu, żeby za pierwszych świadków wydarzenia, które chcą dowieść, postawić kobiety. Więc takich przykładów można mnożyć i mnożyć. Okazuje się, że Ewangelie są rzetelne, bo prezentują fakty i okoliczności, które w przypadku ich sztucznego ujednolicania i tworzenia nie byłyby tam zawarte. Idąc dalej, test wewnętrznej spójności. Czy Ewangelie są wierne danym geograficznym, historycznym lub kulturowym? To znaczy, czy możemy powiedzieć, że nazwy miejsc są wiarygodne, zgodne ze świadectwem historycznym i archeologicznym, że nazwy postaci są oddane w sposób wierny i zgodny ze świadectwami historycznymi. Czy nazwy określonych tytułów, które przysługiwały na przykład zarządcom miast, albo też nazwy określonych wydarzeń, czy cały kontekst i tło kulturowe wskazuje na to, że pisał o tym ktoś na przykład z perspektywy 4 wieków albo 5 i poprzez to wiele rzeczy po prostu nie wiedział i poprzez to wiele razy się pomylił, a świadectwa archeologiczne wskazują na coś innego. Czy jednak Ewangelie wyszły spod pióra ludzi, którzy rzeczywiście żyli w tamtych czasach, rzeczywiście obserwowali wokół siebie, byli na bieżąco z nazwami, z kulturą, ze społeczeństwem, z polityką i dzięki temu nadawali wszystkiemu odpowiednie nazwy? Czy Ewangelia zdaje również i ten test? Otóż okazuje się, że rzetelność historyczna Ewangelii Łukasza i Dziejów Apostolskich, dajmy
te dwie księgi, dlatego że Łukasz był niezwykle drobiazgowym i wyjątkowym kronikarzem. Nie tylko ta rzetelność nie budzi żadnych wątpliwości, ale i budzi podziw historyków i archeologów, którzy często traktują te księgi jako wręcz nadrzędne źródło dla swoich kolejnych ustaleń. To znaczy, jeżeli coś nie zgadza się z Ewangelią Łukasza, z dziejami apostolskimi, coś o czym wiemy, to historycy wolą zakwestionować rzetelność tych drugich źródeł, które są niezgodne, bo tak wiarygodny okazał się Łukasz. Sir William Ramsay, który jest uważany za ojca nowożytnej archeologii, który zbadał w sposób dogłębny archeologiczną wiarygodność Nowego Testamentu, w szczególności skupiając się na dziełach Łukasza, stwierdził tak. Łukasz jest historykiem pierwszej kategorii. Jego stwierdzenia dotyczące faktów są nie tylko wiarygodne. Autor ten winien być zaliczony do grona najwybitniejszych historyków. Oto kilka przykładów kronikarskiej rzetelności Łukasza. Na przykład położenie miasta Ikonium. Otóż Łukasz nie wymienił tego miasta wśród miast Likaonii i przez pewien czas uczeni zarzucali Łukaszowi, że popełnił błąd, że albo o tym nie wiedział, albo celowo pominął to miasto, bo było to miasto Likaonii. Ostatecznie odnaleziono inskrypcje, które pozwoliły uczonym zmienić sposób myślenia i które dowiodły, że Ikonium było miastem frygijskim. Wiarygodność Łukasza w tym małym wątku została potwierdzona wbrew sceptycyzmowi naukowców. Łukasz bezbłędnie wymienia 32 krainy, 54 miasta i 9 wysp. Łukasz używa przykładowo sformułowania politarchowie, wracamy. Politarchowie na oznaczenie władz cywilnych Tesaloniki, co było przez dłuższy okres kwestionowane przez naukowców. Oni mówili, że taki tytuł nie funkcjonował w środowisku Tesaloniczan, a na pewno nie funkcjonował w odniesieniu do władz Tesaloniki. I co się później wydarzyło? Odnaleziono inskrypcje, na których było użyte dokładnie to sformułowanie na oznaczenie władz cywilnych Tesaloniki. Rzetelność Łukasza została potwierdzona. Takich przykładów można byłoby mnożyć, ponieważ na ten moment właściwie brak jest takich świadectw archeologicznych, które w sposób jednoznaczny kwestionowałyby rzetelność danych geograficznych lub danych odnoszących się do pewnych wydarzeń historycznych ksiąg nowotestamentowych. Mając to wszystko na względzie i mając na względzie to, że nie mamy czasu, aby dłużej rozwijać tego wątku, należy przyjąć, że test wewnętrznej spójności Nowego Testamentu jest zaliczony w sposób pozytywny. Brak jest przesłanek, które nakazałyby nam przyjąć, że Ewangelie są w sposób absolutnie fundamentalny sprzeczne z sobą, że wydarzenia są przedstawione w sposób sprzeczny i niemożliwy do pogodzenia. Pewne nieścisłości rzeczywiście występują, ale muszą występować. Trzeci test, ostatni. Jeżeli trzeci test zostanie zaliczony, to mam dla was bardzo dobrą nowinę. Ewangelie okażą się wiarygodne. Jako chrześcijanie będziemy mogli się tym faktem radować, cieszyć i dzielić z wszystkimi innymi. Test zewnętrznych dowodów. Otóż Bertrand Russell, słynny sceptyk, stwierdził, historycznie jest rzeczą bardzo wątpliwą, czy Chrystus w ogóle kiedyś żył. Otóż Russell ma swoich gorliwych naśladowców na kwejku i na demotywatorach. Bo non-stop wrzucają różnego rodzaju obrazki, demotywatory, które dowodzą, że Jezus, ktoś taki nigdy nie istniał. Jakiś kompletny wymysł. Pokażcie nam dowody na istnienie takiej osoby jak Jezus Chrystus. Więc test zewnętrznych dowodów wymaga od nas, abyśmy w sposób uczciwy podeszli do innych źródeł historycznych i zadali sobie pytanie, czy one wspierają twierdzenia Ewangelii, czy je obalają? Czy one korespondują z twierdzeniami Ewangelii, czy w sposób radykalny im zaprzeczają? Fundamentalną kwestią jest oczywiście kwestia istnienia Jezusa Chrystusa. Czy ktoś taki w ogóle istniał? I czy mamy jakiekolwiek źródła historyczne, które by oprócz Ewangelii dowodziły jego istnienia? Zacznijmy jednak od czegoś innego. Otóż nawet gdyby żadne źródła historyczne oprócz Ewangelii nie potwierdzały istnienia kogoś takiego jak Jezus, to i tak nie byłoby to przesłanką negatywną do uznania, że on istniał. Dlaczego? Ponieważ źródła historyczne tamtych czasów, te, którymi dysponujemy, one koncentrowały się na królach, generałach, dowódcach wojskowych, na najznamienitszych filozofach,
A ktoś taki jak żydowski mędrzec gdzieś tam na prowincji rzymskiego imperium, on nie powinien być w ogóle wzmiankowany. Czy to u Tacyta, czy u innych kronikarzy, bo niby dlaczego miałby być? Oni nie pisali o kimś takim. Nie koncentrowali się na takich wydarzeniach i takich osobach. Więc nawet gdyby nie było żadnych odwołań do Jezusa Chrystusa, budziłoby to pewne trudności, niewątpliwie. Ale i tak nie musiałoby być rozstrzygającym dowodem na rzecz tego, że Chrystus nigdy nie istniał. Na szczęście, wbrew pozorom, mamy obfity materiał dowodowy zewnętrznych źródeł historycznych, które potwierdzają istnienie takiej osoby jak Jezus Chrystus. Korneliusz Tacyt, uważany za najwybitniejszego historyka starożytności, to dzięki niemu właściwie udało nam się zrekonstruować dużą część dziejów Imperium Rzymskiego, co nie byłoby możliwe bez niego. Mamy tutaj fragment o prześladowaniu chrześcijan przez Nerona. Przeczytajmy go może szybciutko. Atoli nie pod wpływem zabiegów ludzkich, ani darowizn cesarza, ofiar błagalnych na rzecz bogów, nie ustępowała hańbiąca pogłoska i nadal wierzono, że pożar był nakazany. Aby ją więc usunąć, podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych, których znienawidzono dla ich sromot, a których gmin chrześcijanami nazywał. Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata. A przytłumiony na razie zgubny zabobon znowu wybuchnął, nie tylko w Judei, gdzie się to zło wylęgło, lecz także w stolicy, dokąd wszystko, co potworne albo sromotne, zewsząd napływa i licznych znajduje zwolenników. Ciekawe, że już wtedy pisano, że do stolicy, że do stolicy wszystko, co potworne albo sromotne, zewsząd napływa. W warszawiacy przykro mi, no, jest to jakaś uniwersalna prawda historyczna. Natomiast początek tej nazwy dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata. Tacyt żył w latach 55-120 naszej ery. To jest pierwszy wiek, to jest początek drugiego wieku. Człowiek ten stanowi dzisiaj fundamentalne źródło wiedzy o Imperium Rzymskim. To jest niezwykłe, niezwykle silne świadectwo przemawiające na rzecz rzeczywistego istnienia Jezusa Chrystusa i na rzecz tego, że fakty historyczne przedstawione w Ewangeliach, na przykład Tyberiusz, Poncjusz Piłat, że są zgodne z tym, co wydarzyło się naprawdę. Idąc dalej, Lukian Samosaty. Do dziś czczą, jak wiadomo, tamtego wielkiego człowieka, ukrzyżowanego w Palestynie za to, że wprowadził między ludzi te nowe obrzędy. No i tutaj opisuje, w jaki sposób ci chrześcijanie wierzyli. Na koniec mówi, z chwilą, gdy się nawrócą, wyprą bogów heleńskich, uczczą tego ukrzyżowanego mędrca i będą pędzić życie wedle jego praw. Lukian Samosaty żył w drugim wieku naszej ery i mówi o człowieku ukrzyżowanym w Palestynie za to, że wprowadził między ludzi nowe obrzędy. Swetoniusz. Żydów wypędził z Rzymu, bo bezustannie wichrzyli podżegani przez jakiegoś Chrystusa. Co ciekawe, jest to wydarzenie, o którym również pisze Łukasz. A więc Swetoniusz, który również jest uznawany za jednego z najwybitniejszych kronikarzy tamtych czasów, rozpoznaje, że ktoś taki kiedyś istniał, jak Chrystus. Pliniusz Młodszy, bardzo wczesne lata, 61-113, pisze o chrześcijanach. Mieli zwyczaj w określonym dniu o świcie zbierać się i śpiewać na przemian pieśni ku czci Chrystusa jako Boga. I że związali się przysięgą dotyczącą nie jakichś występków, lecz że nie będą popełniać kradzieży, rozbojów, cudzołóstwa, że nie będą składać fałszywej przysięgi, ani zapierać się wobec żądających zwrotu powierzonej im własności. List do cesarza Trajana, napisany bardzo wcześnie, natomiast nie ma tu nawet żadnej wzmianki, która mogłaby świadczyć o tym, że Chrystus nigdy nie istniał jako postać historyczna. Profesor Edwin Yamauchi z Uniwersytetu w Miami o zewnętrznych świadectwach historycznych przemawiających na rzecz Chrystusa powiedział tak. Nawet gdybyśmy nie posiadali chrześcijańskich ksiąg Nowego Testamentu, to na podstawie takich pozachrześcijańskich pism, jak Józefa Flawiusza, Tacyta czy Pliniusza Młodszego i Talmudu, moglibyśmy ustalić, że Jezus był żydowskim nauczycielem, że wielu wierzyło, że dokonuje on uzdrowień i egzorcyzmów, że został odrzucony przez przywódców żydowskich, że został ukrzyżowany za Poncjusza Piłata w czasie panowania Tyberiusza,
że pomimo tak haniebnej śmierci jego zwolennicy, wierzący, że on wciąż żyje, rozproszyli się poza Palestynę, tak iż do 64 roku wielu z nich znalazło się w Rzymie. I w końcu, że na początku drugiego wieku cześć jako Bogu oddawali mu ludzie z najrozmaitszych warstw, z miast i wsi, mężczyźni i kobiety, niewolnicy i wolni. Przyjaciele, krótko mówiąc, odłóżmy Ewangelię na bok, zapomnijmy o nich. Weźmy wszystkie inne, pozaewangeliczne źródła historyczne i zobaczmy, co mówią o Chrystusie. A mówią właśnie to. Mówią to, co w 100% koresponduje z historycznym świadectwem Ewangelii na temat Jezusa Chrystusa. Gdybym był kabareciarzem ze słynnego kabaretu, powiedziałbym przypadek? Nie sądzę. Idąc dalej. Richard Dawkins, którego nie trzeba nikomu przedstawiać, zdając sobie sprawę z tych historycznych świadectw, powiedział tak. Wcześniej może nawiązywałem do możliwości twierdzącej, że Jezus nigdy nie istniał, wycofuję to. Jezus istniał. Podczas debaty w 2009 roku na temat tego, czy nauka pogrzebała Boga. Dobrze, ale test zewnętrznej wiarygodności nie może się opierać wyłącznie na istnieniu Jezusa Chrystusa. Musimy zadać sobie pytanie, czy istnieją inni świadkowie przeczący narracji zawartej w Ewangeliach? To znaczy, czy istnieją inne źródła, dokumenty starożytne, z których wynikałoby, że historia Chrystusa miała się całkowicie inaczej? Przecież takie źródła powinny istnieć, bo chrześcijanie, jak wiemy, byli na początku znienawidzeni właściwie przez wszystkich. Byli wyśmiewani przez Greków, dla których mowa o zmartwychwstaniu i o Ewangelii była totalnym głupstwem, przez Żydów, dla których była skandalicznym zgorszeniem. Była również prześladowana i niszczona przez Rzymian, którzy byli zaniepokojeni tym nowym zabobonem ludzi, którzy woleli oddawać cześć Chrystusowi niż Cezarowi. Wszyscy ci ludzie, gdyby znali rzeczywiste fakty na temat Chrystusa, gdyby wiedzieli, że nie uzdrawiał, że nie dokonywał tych wszystkich cudów, które mu przypisywano, że nie nauczał w taki sposób, w jaki mówiono, gdyby ci wszyscy ludzie rzeczywiście zdawali sobie z tego faktu sprawę, to zapewniam was, że bardzo szybko powstałyby liczne dokumenty, w których opisywano by przeciwną narrację. Liczne dokumenty, w których mówiono by, że chrześcijanie kłamią, że są nierzetelni, że ta historia jest wymyślona, że sobie to uroili. Natomiast, kiedy widzimy dokumenty starożytne stworzone przez ludzi, którzy walczyli z chrześcijaństwem, to nie widzimy kwestionowania pewnych faktów historycznych. Widzimy jedynie ich inną interpretację. Na przykład Żydzi twierdzili, że tak, dokonywał cudów, ale korzystał z nieczystych mocy. Twierdzono, że Chrystus rzeczywiście czynił cuda, dokonywał różnych sztuczek i nawet ludzie, którzy zwalczali chrześcijaństwo, nie potrafili zaprezentować danych i faktów, które w sposób oczywisty twierdziłyby, że on niczego takiego nie robił. Przecież w tamtych czasach żyło wielu świadków tych wydarzeń. Przecież jeżeli Ewangelie rzeczywiście powstały tak wcześnie, to żyło wielu Żydów, którzy pamiętali te chwile, którzy chodzili za Chrystusem, którzy widzieli te cuda. Dlaczego nikt tego nie wykorzystał? Dlaczego nie wykorzystał tego religijny establishment żydowski, który był tym żywotnie zainteresowany, dla których chrześcijaństwo było największym zagrożeniem? Dlaczego nie wykorzystali tego Rzymianie, którzy chcieli zniszczyć chrześcijaństwo w zarodku? Dlaczego nikt nie wyjął świadectw, naocznych świadków, które byłyby inne? Dlaczego te świadectwa nie przetrwały w żadnej formie do naszych czasów? Należy przyjąć, że to jest kolejny poważny argument za tym, że brak jest świadectw wskazujących na fałszywość twierdzeń Ewangelii. Nie zaprezentowano w źródłach historycznych kontrargumentów. Więc mając na uwadze weryfikację wiarygodności Ewangelii jako starożytnych dokumentów, należy zaprezentować wynik. Test bibliograficzny zaliczony, nie ma wątpliwości. Test wewnętrznej spójności, biorąc pod uwagę zasady oceniania zeznań świadków, biorąc pod uwagę spójność historyczną, geograficzną, kulturową dzieł Nowego Testamentu, należy uznać ten test za uznany. Po trzecie, test zewnętrznych dowodów. Również należy zostać zauznany. Brak jest takich źródeł historycznych, które by negowały twierdzenia chrześcijaństwa albo je falsyfikowały. Przyjaciele, w związku z tym nie ma innego wyjścia. Nieuprzedzony,
sceptyk. Badając wiarygodność dokumentów starożytnych, znanych jako Ewangelie i inne dzieła Nowego Testamentu, stosując takie same kryteria, jakie stosuje się w stosunku do innych dzieł starożytności, musi przyznać, nie możemy ich uznać za nieautentyczne. Nie możemy ich uznać za wynik fałszerstwa albo mistyfikacji. Nie mamy ku temu żadnych przesłanek. Mamy jeszcze 5 minut, więc bardzo szybko dwie kwestie. Ale nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów. Tak powie sceptyk. W Ewangelii są zawarte nadzwyczajne twierdzenia. Oto człowiek zmartwychwstaje, który leżał w grobie przez 3 dni. To niemożliwe. Potrzebujemy czegoś więcej. Potrzebujemy jakichś innych dowodów, mocniejszych niż to. Sformułowanie to rozpropagował znany ateista Carl Sagan. Natomiast ono jest bardzo łatwe do odparcia. Po pierwsze, jak zdefiniować nadzwyczajność? Co to znaczy nadzwyczajne twierdzenie i co to znaczy nadzwyczajny dowód? Czy za nadzwyczajne twierdzenie uznamy każde twierdzenie, które nie może być zweryfikowane empirycznie? W takim razie, jeżeli oświadczyłem się mojej żonie i powiedziałem, Aneta, kocham cię, to ona powinna mi powiedzieć, słuchaj, nadzwyczajne twierdzenie wymaga nadzwyczajnych dowodów. Udowodnij mi to. Ja bym dał jej kwiatki, chodziłbym z nią na spacery, mówiłbym jej piękne rzeczy, a ona by powiedziała, to jest zwyczajny dowód. Mógłbyś tak robić, nawet gdybyś mnie nie kochał. Udowodnij mi to. Co bym musiał zrobić? Musiałbym się rzucić pod pociąg, żeby jej udowodnić, że ją kocham. I tak bym mogła stwierdzić, że to nie jest żaden nadzwyczajny dowód, bo wielu ludzi się rzuca pod pociąg z innych przyczyn. Innymi słowy, nadzwyczajność w tak skonstruowanej frazie jest niemożliwa do zdefiniowania. Jest to pojęcie całkowicie nieostre, dowolne. To, co jest nadzwyczajnym twierdzeniem w tym kręgu kulturowym i w tym okresie przestrzeni historycznej, jest całkowicie zwyczajne w innym. Poza tym, w jaki sposób ateista stwierdzi, że okej, to już jest ten nadzwyczajny dowód, na który czekam? Zapewniam was, on nigdy tego nie przyzna. Można zapytać ateisty, czy jeżeli byś dostał film ze zmartwychwstania, z groty, to uwierzyłbyś? Ateista powie nie. Pomyślałbym, że jest sfałszowany. Jaki dowód można byłoby przedstawić, ten nadzwyczajny dowód? To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest oczywiście wadliwość logiczna z wielu różnych przyczyn. Po pierwsze, sformułowanie nadzwyczajnej twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów. Jest stosunkowo nowe. Nie spotykamy się z takim formułowaniem tej tezy na przykład u pierwszych przeciwników chrześcijaństwa. A nawet później, w starożytności, w średniowieczu, w nowożytności, skoro tak, to samo to twierdzenie jest już nadzwyczajnym twierdzeniem. Jest nadzwyczajnym twierdzeniem, jest twierdzeniem używanym niezwykle rzadko, pojawiło się stosunkowo niedawno. Jest nadzwyczajnym twierdzeniem, a więc ono samo też powinno wymagać nadzwyczajnych dowodów. Po trzecie wreszcie, jest to twierdzenie paradoksalnie prochrześcijańskie. Dlaczego? Otóż, jeżeli spojrzymy na skalę ludzkich przekonań religijnych i na to, w jaki sposób ona się kształtuje, to można ostrożnie założyć, że ateistów na całym świecie jest około 5%. Jeżeli tak, to powinienem stwierdzić, że sformułowanie Bóg nie istnieje jest nadzwyczajnym twierdzeniem. Nie jest to zwyczajne twierdzenie, bo 95% ludzi tak nie uważa. Uważa tak jedynie 1/20 osób zamieszkujących glob, a więc jest to nadzwyczajne twierdzenie. Więc ateista, jeżeli twierdzi, że Bóg nie istnieje, to przedstaw mi nadzwyczajne dowody. Inny przykład. Jeżeli ktoś powie, nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów, to drogi sceptyku, jeżeli twierdzi, że Ewangelie mimo wszystko są mistyfikacją, widząc, że zdają test wewnętrznej spójności, test bibliograficzny, test zewnętrznych dowodów, jeżeli twierdzisz, że mimo wszystko są one mistyfikacją, są one wykreowane, to muszę uznać, że jest to nadzwyczajne twierdzenie. Że jest to twierdzenie, któremu można zaprzeczyć na dziesiątki lub setki różnych sposobów i które całkowicie wymyka się tym 3 obszarom weryfikacji, które zaprezentowałem wcześniej. Jeżeli twierdzisz, że ktoś napisał Ewangelię, napisał je w tak mistrzowski sposób, aby stworzyć wrażenie naturalności, napisał je w tak mistrzowski sposób, aby usunąć wszelkie sprzeczności, które dobitnie wskazywałyby na ich fałszywość. Jeżeli ktoś zdołał rozesłać po całym świecie 1000 rękopisów i we wszystkich nich były przekazane te same treści,
Jeżeli ktoś zdołał oprzeć się relacjom naocznych świadków, którzy mogliby z łatwością wykazać, że to wszystko to są bzdury, jeżeli ktoś zdołał oprzeć się atakowi Żydów, Rzymian, Greków, wszystkim, którzy byli zainteresowani tym, a później jeszcze ci fałszerze Ewangelii sami oddali za nie życie na arenach, to ja mówię tak, to jest nadzwyczajne twierdzenie. Bardzo mi przykro, to jest nadzwyczajne twierdzenie. Jeśli to jest nadzwyczajnym twierdzeniem, to daj mi na to nadzwyczajny dowód. Krótko mówiąc, sformułowanie, nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów. Ono powinno zostać odrzucone. Jest błędne logicznie, jest wadliwe, jest nieostre i obraca się przeciwko samym sceptykom. Warto jeszcze dodać jedną rzecz, już nie mamy czasu, że prawdopodobieństwo jest jedynym kryterium uznawanym przy przeprowadzaniu dowodów historycznych, jest warunkiem stawianym argumentom historycznym. Za pomocą metody historycznej nigdy nie możemy uzyskać pewności. Otóż jedynym kryterium jest prawdopodobieństwo. I Ewangelie bronią się, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo faktycznego wydarzenia się wydarzeń, które one prezentują. Nie musimy mieć pewności w tym sensie, że nie ma żadnych wątpliwości, że usunęliśmy wszelkie możliwe napięcia, bo za pomocą metody historycznej to jest niemożliwe. Musielibyśmy porozmawiać z naocznymi świadkami, zadać im dodatkowe pytania. Należałoby skorzystać z jakichś innych metod. Natomiast prawdopodobieństwo, to na podstawie prawdopodobieństwa uznano, że dialogi Platona są rzetelne, że Iliada została napisana przez Homera. Nikt tego nie dowiódł w sposób absolutnie jednoznaczny, jak często chcieliby tego sceptycy. Należy określić to mianem błędu logicznego, z angielskiego raising the bar. O co w tym chodzi? Otóż często się robi tak, udowodnij mi to, udowodnij mi, że Ewangelie są rzetelne i wiarygodne. No to właśnie przed chwilą to uczyniłem, przedstawiłem trzy obszary. Okazuje się, że Ewangelie bronią się w każdym z tych obszarów. Ale ateista stwierdzi, to za mało. Przedstaw mi kolejne dowody na te dowody. I kiedy zaczynamy dyskutować i rozmawiać, okazuje się, że sceptyk nigdy nie ma dość, że wciąż odczuwa deficyt dowodów. Oczywiście powinniśmy poszukiwać dowodów, powinniśmy w sposób racjonalny myśleć i formułować swoje twierdzenia i tezy. Natomiast istnieje pokusa, że się zapętlimy, że postawimy poprzeczkę dowodową za wysoko, tylko ze względu na własne uprzedzenia. Prosty przykład. Ktoś by mógł mnie oskarżyć o przestępstwo, że ukradłem coś w sklepie, tak? Ja powiem, okej, sprawdźmy monitoring. Przedstawię przed sądem nagranie z monitoringu i powiem, proszę, mnie tutaj nie ma. Czysty, jasny dowód. Ale prokurator stwierdzi, to nagranie jest prawdopodobnie sfałszowane. Chcę ekspertyzy. Dobrze, pójdę, zamówię biegłego, zrobię ekspertyzę, rzucę mu na stół ekspertyzę. Prokurator stwierdzi, ten biegły jest ustawiony. Udowodni mi, że ten biegły nie jest ustawiony. Wezmę tego biegłego, przyniosę wszystkie jego CV, przyniosę jego dyplomy, ukończenia uniwersytetów, kompetencje, nienaganną moralność i opinię o nieposzlakowanym charakterze. Prokurator stwierdzi, te wszystkie kwity są sfałszowane. Udowodni mi, że są wiarygodne. I zamówię kolejną ekspertyzę, która będzie udowadniać, że CV jest wiarygodne i niesfałszowane. I to się będzie kończyć i to się będzie ciągnąć w nieskończoność. Raising the bar. Czyli podnoszę poprzeczkę dowodową tak wysoko, że staje się to nieracjonalne, nierozsądne i zaczynam przyjmować postawę, której nie przyjmuję w żadnym innym obszarze, tylko w tym, bo jestem uprzedzony. Czas się skończył. W związku z tym, czy w świetle przedstawionej argumentacji twierdzenia chrześcijaństwa są prawdopodobne? W moim przekonaniu należy odrzucić przedzałożenia, należy odrzucić uprzedzenia i uznać wydarzenie Chrystusowe za rzetelny, historyczny fakt w formie i postaci zaprezentowanej w Ewangeliach. A przez to należy uznać, że Bóg przedstawił się ludzkości w osobie Jezusa Chrystusa i że jest to przedstawienie się wiarygodne, przedstawienie, które powinno być przez nas analizowane, studiowane, przeżywane wewnętrznie i przekazywane dalej. Na tym zakończę.